tym odcinku przystąpimy do nagrania kluczowego elementu w każdej współczesnej produkcji muzycznej, jakim jest wokal. Jest to element tym ważniejszy, że wokal nie tylko jest nośnikiem melodii, ale przede wszystkim nośnikiem tekstu, który stanowi o przekazie zawartym w piosence. Jednocześnie z technicznego punktu widzenia ścieżka wokalna zajmuje dużą część pasma w nagraniu, tym bardziej musimy się więc przyłożyć do jej rejestracji. Przygotowanie komfortowego stanowiska pracy dla wokalisty to pierwszy element, którym musimy się zająć. Dobre, naturalnie brzmiące pomieszczenie, czyli w tym wypadku kabina wokalna lub neutralny brzmieniowo recording room, to absolutna konieczność. Problemy związane z adaptacją akustyczną omówiłem w jednym z poprzednich odcinków. Jeśli nagrania wokalne odbywać się będą w zmodyfikowanym akustycznie, ale jednak pokoju w domu, można zastosować dodatkowo reflection filter, na przykład firmy SE Electronics, który odpowiednio umiejscowiony z pewnością poprawi naszą sytuację. Bardzo ważną kwestią jest również stworzenie miłej i przytulnej atmosfery w studio. W skrócie, aby wokalistka czy wokalista czuli się jak w domu, aby nie podlegali presji i tremie związanej ze studiem nagrań. Proponuję zawsze gościom dobrą kawę na początek i to od razu przełamuje bariery artysta-realizator. Teraz kilka słów o sprzęcie, który wykorzystaliśmy przy nagraniach wokalnych w utworze Ona tak ma. Dodam, że wymieniam te urządzenia tylko jako przykładowe, a każdy oczywiście skorzysta ze sprzętu, jaki posiada na stanie. I zapewniam wszystkich, że dobrze śpiewający i przygotowany artysta to moim zdaniem więcej niż 70% poprawnie nagranego wokalu. Tego elementu nie zastąpią żadne, nawet najdroższe urządzenia. Jeśli chodzi o mikrofon, to użyliśmy pojemnościowego Neumanna TLM-193. Daje nam to niespotykaną wierność reprodukcji głosu. Mikrofon ten jest do bólu przeźroczysty i błędów nie wybacza. W połączeniu ze specjalnie zaprojektowanym recording roomem daje znakomite rezultaty. Pamiętać należy o zastosowaniu filtra pop, aby zapobiec niepożądanemu zniekształceniu dźwięku przez spółgłoski wybuchowe. Tego już potem nie da się usunąć czy naprawić na etapie edycji. Oczywiście nie musicie kupować od razu Neumanna, żeby nagrywać. Jest na rynku wiele fajnych konstrukcji pojemnościowych. Wymienię tu chociażby produkty firm SE Electronics, Octava, AKG, Sontronics, Rode czy Shure. Wszystkie one zapewniają konieczne minimum jakości. Odradzam stanowczo kupowanie do zastosowań profesjonalnych mikrofonów za 200 zł wyprodukowanych na Dalekim Wschodzie. Mikrofon, który postanowiliśmy wykorzystać, wpięty został do preampu Focusrite ISA One z transformatorem Lundahl w torze sygnałowym. Jest to również konstrukcja Ruperta Niva. Specyfikacji urządzenia nie będę szczegółowo tu omawiał, natomiast powiem tylko tyle, że daje ono nam w relatywnie niewygórowanej cenie świetne parametry brzmieniowe i funkcjonalność. Preampy o tej konstrukcji znalazły zastosowanie w legendarnych ISA 110 oraz mikserach Focusrite Forte i Studio, do dziś uważanych za jedne z najlepiej brzmiących konsolet analogowych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Zastosowanie preampu ISA w przypadku wokalu męskiego rockowego daje nam możliwość uzyskania ciepłego, nasyconego brzmienia wokalu, ale jednocześnie szczegółowego i przeźroczystego, jak na urządzenie w pełni tranzystorowe przystało. Z racji na konstrukcję nie ma tu mowy o podkolorowaniach typowych dla Niva. Precyzyjną głośność sygnału, który będzie docierał na wejście karty muzycznej, ustawiamy przy pomocy potencjometru Trim.
Oczywiście to jak w przypadku instrumentów poziom nagrywanego sygnału powinien być jak najwyższy, ale z bezpiecznym zapasem, aby uniknąć przesterowań. Proponuję, aby poziom szczytowy nie przekraczał minus 3 dB. Skutecznym rozwiązaniem jest również użycie przy nagrywaniu kompresora dla kontroli dynamiki. Ale jeśli się nie ma w tym temacie doświadczenia, odradzam je, bo może się okazać, że nagrany sygnał zostanie zdegradowany bezpowrotnie. Dla uniknięcia niepożądanych dźwięków w dole pasma uaktywniamy filtr dolnozaporowy funkcjonujący od częstotliwości 75 Hz w dół. Ostatnią rzeczą, o którą musimy zadbać, ale równie ważną jak te wszystkie urządzenia, jest odsłuch dla wokalisty. Oczywiście musi on być realizowany za pomocą słuchawek i to nie pierwszych z brzegu. Słuchawki studyjne do nagrywania muszą być koniecznie zamknięte i to w pełni tego słowa znaczeniu. Oznacza to, że podkład muzyczny dla wokalisty, do którego śpiewa, słyszy tylko on, a nie wchodzi na mikrofon nagrywający. Nagrana ścieżka wokalna musi być w jak największym stopniu odseparowana od muzyki w słuchawkach. W przeciwnym razie podkład muzyczny zostałby nagrany razem z wokalem i wpływałby negatywnie na brzmienie całego miksu. Miałem tego typu przypadek kiedyś w trakcie produkcji utworów Izabeli Trojanowskiej, kiedy przez przypadek podałem artystce do kabiny wokalnej słuchawki otwarte. Problemy, które pojawiły się potem podczas miksowania, spowodowały, że musieliśmy powtórzyć wszystkie nagrania wokalne. Obecnie realizujemy odsłuch za pomocą słuchawek zamkniętych AKG. Wielu artystów lubi podczas nagrań mieć w odsłuchu rewerb, czyli pogłos. Twierdzą, że lepiej im się śpiewa. W przypadku wokalisty Mafii Michała Ostrowskiego właśnie tak jest i dlatego daję mu zawsze odrobinę efektu plate. Odradzam stanowczo nagrywanie efektu na ścieżkę, gdyż potem nie będzie go można usunąć ani edytować. Ważną rzeczą jest również ustawienie w słuchawkach odpowiednio głośnego sygnału z podkładem i wokalu w odpowiedniej proporcji. Musimy za każdym razem ustawiać to na drodze eksperymentów. Pamiętajmy jednak, żeby z głośnością w słuchawkach nie przesadzić, ze względu na słuch artysty i na to, aby mimo wszystko nie pojawiły się przesłuchy wchodzące na mikrofon. W przypadku, gdy nagrywamy i realizujemy nagranie w jednym pomieszczeniu, konieczne jest, aby zarówno artysta, jak i realizator pracowali na słuchawkach, koniecznie zamkniętych. Wszystkie ustawienia mamy już gotowe, zatem nagrywamy wokale. 1, 1, 7, 7, 2, 5. Hej, pu! 1, 5. Dobra, mam poziom trampu. Jedziemy. Znów gram dla siebie sam. Znika dzień, dzień jak spam. Nikt nie usłyszy mnie tu. I wiem, i czuję dziś, cele ma ta głupia myśl, że można zawrócić czas. Mówili mi, nie ufaj jej, odejdzie stąd, zostawi cię, a ja. Będzie jeden takt będziesz miał zakładki, ok? A powiedz, czy mamy to samo miejsce, sprawdźmy tylko, dobra? Ok, dobra, super, no to jedziemy. Nagrajmy to, ok? Uwaga! Ona tak ma, mija mnie jakbym był ze szkła. Nieznany człowiek, ona tak ma. Gubiłem słowa. Dobra, okay. Mamy ten refren. Dziękuję. Dzięki.